Proszę Państwa, do zrozumienia tego świata prowadzi wiele dróg. Tutaj pan redaktor przed chwilą mówił o jednej z takich dróg. W pewnym sensie będę dążyć do tej samej historii. Gdzieś w pewnym momencie skończymy na pokoleniu 33 i 68. Ale moja droga rozumowania do tych pokoleń będzie zupełnie inna. Otóż proszę Państwa, zacznę może tak, no w końcu jestem filozofem z wykształcenia, w związku z tym mam prawo zacząć górnolotnie. Moi mili Państwo, cokolwiek sobie pomyślimy, jakikolwiek rzeczownik, to przedmiot tego rzeczownika będzie miał charakter jakościowy bądź ilościowy. Powiem karaluch, ilościowy. Powiem sprawiedliwość, jakościowy. Powiem miłość, jakościowy. Powiem krzesło, ilościowy. To jest właściwie schemat rozumowania, poza który nie jesteśmy w stanie wyjść. Ten schemat rozumowania gdzieś rozpoczął się na samym początku nauki, bo ktokolwiek z Państwa weźmie do ręki książkę, jakikolwiek podręcznik filozofii, to tam się zaczyna od Talesa, ale to nie jest dobre, bo właściwie, proszę Państwa, Tales nie był pierwszym filozofem, bo przecież nie było żadnego podziału nauk, tylko był po prostu pierwszym naukowcem. Tak prawdę mówiąc, jeśli patrzymy na obecny podział nauk, to był po prostu fizykiem. I moi mili Państwo, myślenie Talesa jest myśleniem ilościowym. To jest to myślenie, które gdzieś tam kiedyś poprzez dzieje historii doprowadzi do Demokryta i Leukiposa i do powstania całej doktryny atomistycznej. Natomiast, proszę Państwa, drugim praojcem naszej nauki, który po prostu był młodszy, miał o tyle mniej szczęścia, że był młodszy, ale również jest pewnego rodzaju samorodkiem, był Pitagoras. Rozumowanie tych dwóch panów jest tak różne, że kiedy na przykład wezmę do ręki jabłko i zapytam Talesa, powiedz mi, co to jest, no, on mi powie jabłko. Jak zapytam Pitagorasa, co to jest, to on mi powie jedno. Z tego płynie notabene dosyć dużo różnych rozwiązań dla naszego rozumowania. Bo jeżeli ja zapytam Talesa, czy to jest podzielne, to on mi powie, jasne, że jest podzielne. Weź do ręki to jabłko, to zobaczysz, że jest podzielne. Ugryź. A jeżeli zapytam Pitagorasa, to on mi powie, nie, to nie jest podzielne, bo jeżeli cokolwiek z tego uszczkniesz, to przestanie być tym, czym było w całości. Tylko jeśli jest pełnią, to jest tym, czym jest. Pół człowieka to nie jest człowiek, pół roweru to nie jest rower. A pół główek to też na pewno nie jest mędrzec. W związku z tym, proszę Państwa, jeśli popatrzymy w ten sposób, to pierwsze rozumowanie prowadzi nas właśnie do rozumowania ilościowego, atomistycznego. Jednością jest to, co niezbędne. A to drugie rozumowanie do rozumowania idealistycznego. Jednością jest to, co pełne. Bo proszę Państwa, i atom jest jednością, jeśli istnieje. Mówię w taki metafizyczny sposób, a to jakaś tam hipotetyczna, najprostsza cząsteczka materii, dzisiaj uważamy, że to bozon Higgsa, albo jeśli popatrzymy na wszechświat, to on też jest tylko jeden. I to, co jest pełnią, jest jednością i to, co najdrobniejsze, jest jednością. Po jednej stronie mamy więc atomy, po drugiej idee. Po jednej stronie mamy ilość, po drugiej stronie jakość. I ten sposób rozumowania, proszę Państwa, swoje clue przeżywa w na przełomie V i IV wieku przed naszą erą, czyli właściwie w rozumowaniu Platona i Arystotelesa. To tam, tak prawdę mówiąc, rodzą się nasze granice rozumienia świata. Granice rozumienia świata wyznaczone w ten właśnie sposób, że wszystko rozumujemy ilościowo bądź jakościowo. I kiedy popatrzymy, proszę Państwa, w ten sposób, to nagle się okaże, to co zresztą powiedział kiedyś Einstein, że wszystko to, co robimy, to są tylko dopiski do Platona i do Arystotelesa, że myśmy poza to nie wyszli. Mógłbym tu przeskoczyć dalej, ale jedną rzecz tu trzeba dopowiedzieć. Dlaczego żeśmy nie wyszli? Bo to jest ważne. Dlaczego myśmy nigdy przez ten sposób rozumowania się nie przebili? Dlaczego te granice naszego rozumowania wciąż do dziś obowiązują? Otóż, proszę Państwa, no, dwa wielkie wydarzenia. Po pierwsze spalenie Biblioteki Rzymskiej, Biblioteki najpierw Aleksandryjskiej, a później Biblioteki Rzymskiej. W Bibliotece Aleksandryjskiej spaliło się właściwie 99% całej wiedzy starożytnej. To, co pozostało, no, wspaniały pomysł mieli kapłani egipscy, rzucili się do spisywania tego, co pamiętali, co było w tych papirusach. Można w dużej mierze powiedzieć, że dzięki temu to w ogóle przetrwało.
Troszeczkę jeszcze zwieziono z prywatnych źródeł, no dzięki temu metafizyka Arystotelesa przetrwała. I następnie, proszę Państwa, wywieziono to do Rzymu, który to Rzym upada w 455 roku po jego złupieniu przez Wandalów. No jeszcze w międzyczasie napady Wizygotów i którego to upadku, już takim clue tego upadku nastąpi 20 lat później w 476 roku. I moi mili Państwo, no a można powiedzieć, że to jeszcze takie serce tego upadku będzie jeszcze w 529 roku, kiedy cesarz Justyn I Wielki zamknie Akademię Platońską, no ale to już jest cesarz cesarstwa wschodniego. Proszę Państwa, prawdą jest to, że w tej epoce starożytnej po Arystotelesie niewiele się już działo. Tam jeszcze był Epikur, on jest ważny nawet dziś. On jest ważny o tyle nawet dziś, że, a tu zrobię pewną dygresję, bo ona jest dla naszego świata obecnego ważna. Proszę Państwa, kiedy żył Epikur, no to już Grecja upadała, aż wojska Aleksandra Macedońskiego łupiły Grecję i cóż on wymyślił? On podał taką ideę pozornie w ogóle niespołeczną, wydawałoby się po prostu szalonego filozofa. Otóż to, że my mamy jakieś tam materie, ta materia rozwija się według pewnych praw, ale wśród tych praw następuje możliwość odchylania się atomu. W pewnym sensie tak jakby atom miał swoją wolność. I kiedy popatrzymy na człowieka, to nagle się okaże, że w tym rozumowaniu człowiek jest jakby częścią każdej układanki. Jeżeli ty się znajdziesz w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jakby zrobisz ruch w lewo bądź w prawo, to możesz rozwalić całą tą układankę. Tak naprawdę to sposób rozumienia Epikura to była idea rewolucyjna, wyzwanie do buntu po prostu. W pewnym sensie jak patrzymy na Buazizego, którego już prawie nikt nie pamięta, od którego zaczęła się cała wiosna ludów w Afryce Północnej kilka lat temu, a która to właściwie trwa jeszcze do dziś i jest tego częścią, to właśnie ten Buazizi, bardzo biedny człowiek, o którym wszyscy zapomnieli, którego kiedyś spróbowano złapać na targu za to, że w Tunezji to było, za to, że handlował pietruszką i nie miał opłaty targowej. Następnie się on podpalił. I od tego właściwie się wszystko zaczęło parę lat temu. To właśnie on znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jako ten jeden atom odchylił się od pewnego toru swojego przeznaczenia i rozwalił całą układankę. To była myśl jeszcze Epikura. Ale później, proszę Państwa, to wszystko upadło i właśnie dobite to zostało najpierw przez spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej, a później przez polądrowanie Rzymu i spalenie Biblioteki Rzymskiej. I tak prawdę mówiąc, każdy, kto uczy się filozofii, kto studiował filozofię, ten wie, że historia wiedzy starożytnej kończy się na świętym Augustynie, czyli to są lata 354-430, bo on jest ostatnim, który dotknął tej wiedzy starożytnej. I koniec. Bo jak popatrzymy, co się działo później, no to cóż, proszę Państwa, bardzo wiele potrafimy powiedzieć o tym, co się działo w Europie na przykład w 300 czy 400 lat przed naszą erą. Ale to, co się działo 500 bądź 600 lat w naszej erze, to już tak niekoniecznie. To jest taki czas, no powiedziałbym, jaskiniowców. To jest ten moment, kiedy Wandalowie, przecież to były ludy pierwotne praktycznie, to kiedy Wandalowie napadli na Rzym i złupili, to było nieczytate, niepisate. Oni nie rozumieli tego, że tam w tych niedopalonych szczątkach tli się jakaś wiedza. I dopiero właściwie taki moment, w którym Europa zrozumiała, że tam było coś ważnego, to jest tak gdzieś między, proszę Państwa, Eriugeną. Eriugena to jest 810-877 naszej ery. Można powiedzieć, że gdzieś wtedy to się zaczyna, ten sposób rozumienia w ogóle piśmiennictwa jako tego, co jest ważne, w ogóle filozofii, tego wszystkiego, co pozostało po starożytności. I cóż zrobiła nasza Europa? Otóż średniowiecze, z którego się wiele ludzi śmieje, że było głupie i ciemne, ono było głupie i ciemne, ale ono podjęło nieprawdopodobną rzecz. Ono postanowiło z tych właściwie papierków, niedogasłych papierków, z tych szczątków odtworzyć całą filozofię grecką. Bo jak oni to zrobili? No jak sobie wyobrażamy średniowiecze, stoi zakonnik i przepisuje 200 razy jakąś książkę. No to się nauczył jej na pamięć. Po prostu Europa wkuła
te pozostałości przetłumaczyła na łacinę i wkuła to na pamięć. Wkuła to na pamięć do tego stopnia, że aż zaczęła obmyślać wszystko podług tych praw, które właśnie wkuła na pamięć. Stały się one jakby częścią ich sposobu rozumowania. Do tego stopnia, aż w końcu przyszedł człowiek, który można powiedzieć znał już taką samą wiedzę, jaką znali to starożytni. To jest Kartezjusz, to są lata 1596-1650. 1200 lat właściwie rodziła się ta tradycja, o której tu mówimy. Ale cóż powiedział Kartezjusz? No, że mamy tam res cogitans i res extensa, czyli mamy rzeczy rozciągłe i rzeczy myślące, czyli rzeczy ilościowe bądź rzeczy jakościowe. On nie wyszedł poza ten schemat. I później całe oświecenie, które jest wielką eksplozją geniuszu Europy, w pewnym sensie powtórzeniem się eksplozji geniuszu greckiego, to cała ta część, która wtedy nastąpiła, w mniejszym bądź większym stopniu do owego Kartezjusza się odnosiła. Ona pozostała w tych ramach. I tu właśnie, proszę Państwa, dochodzimy do sedna. Otóż w pewnym momencie Europa stwierdziła stop. No, tak dalej iść się nie da. My odbijamy się od ściany do ściany od 2000 lat. Myśmy nie stworzyli niczego nowego. Myśmy nie wyszli poza schemat. My wciąż wspaniale, genialnie, ale tylko uszczegóławiamy wiedzę w schemacie, który jest już nam podany przez Platona, Arystotelesa. I to dochodzimy, proszę Państwa, mniej więcej do pokolenia ojców, pokolenia 33. To jest mniej więcej ten moment, kiedy powiedziano stop, trzeba z tego schematu wyjść. Trzeba coś z tym zrobić. Tyle, że proszę Państwa, jak to zrobić? Dziecko idzie do szkoły, ma lat tam 6 czy 7 i cóż, leci Platon i Arystoteles. Nie wychodzisz wtedy z tego schematu. Jaki to geniusz musiałby się narodzić, który by poza ów schemat wyszedł, kiedy to tego schematu uczył się najpierw przez 15 lat. To jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. W związku z tym stwierdzono, to trzeba zawrócić w sposobie myślenia. Trzeba zawrócić do jakiejś takiej filozofii, która poprzedza Platona, Arystotelesa i następnie pójść gdzieś w bok. Nie tak jak chciała historia. Nie tak, jak ona się potoczyła, nie jakiś taki sposób, jak my to znamy, tylko gdzieś w bok zupełnie i z tego boku, z tej jakiejś perspektywy innej niż ją dotychczas znamy, spróbować spojrzeć na tą wiedzę dotychczasową i powiedzieć albo okej, to jest jedyna możliwa wiedza i do niej wracamy, albo nie okej, do tego trzeba coś jeszcze dołożyć. To nie jest tylko ilość i jakość, tych porządków jest więcej. No ale do kogo się cofnąć? Jak się cofniemy do Sokratesa, to u Sokratesa już pobrzmiewają wątki tej myśli, którą później przejmie Platon. W związku z tym jedyne, co można było robić, to spróbować się cofnąć do czasów Sokratesa, czyli poprzedzających Platona, przecież przypominam, Sokrates był nauczycielem, fizycznie nauczycielem Platona, tylko najlepiej do jego adwersarzy. I myśmy się cofnęli do sofistów. No sofistów, którzy żyli razem z Sokratesem i mówili, że nie jest ważne to, czy coś jest prawdziwe, czy fałszywe. Liczy się tylko to, co jest skuteczne. Człowiek jest miarą wszech rzeczy. Każdy ma własną prawdę. Nie ma prawdy obiektywnej. Liczy się tylko prawda każdego człowieka. A prawo, które wyznacza tą prawdę, to jest po prostu prawo silniejszego, tego, kto bardziej krzyczy. Nie liczy się to, czy masz jakiekolwiek wiadomości. Liczy się tylko to, jak pięknie potrafisz mówić. A uczysz się tylko po to, żeby to sprzedać. To jest myśl Gorgiasza, Protagorasa, to jest właśnie myśl współczesna Sokratesowi. I do tego sposobu rozumowania się cofnęliśmy właśnie gdzieś tak w pokoleniu poprzedzającym, już pokolenie 33. Czyli jeszcze raz powiadam, to jest taka myśl, która chce zniszczyć jakby nasz obecny sposób myślenia w pewnych szczytnych bądź utopijnych celach. Ja nie będę tutaj tego rozważać w tej chwili, jakie ja mam zdanie, mam jednoznaczne na ten temat zdanie, ale ono nie się tutaj w tej chwili nie liczy. Chodzi mi o rzecz taką, że właśnie w pewnym tym owym, przynajmniej w rozumieniu tych osób, szczytnym celu zarzuciliśmy rozwój pewien rozwój naszej cywilizacji właśnie ku temu, żeby spróbować ją jakby dopełnić, właśnie z tego boku wyjść poza ten schemat
gdzieś i zobaczyć, czy się da. To dlatego wtedy gdzieś zaczęły, proszę Państwa, powstawać te hasła, żeby przejść, szukać granic człowieczeństwa, przebić te granice, zobaczyć, czy gdzieś można sięgnąć dalej, że człowiek ma w sobie jakieś uśpione moce. To są już później te pokolenie New Age, które będzie mówiło takie bzdury w stylu takim, że człowiek ma tylko, nie wiem, tam 10% swojego mózgu, resztę ma uśpioną. To jest oczywiście idiotyczne. Każdy, kto, nie wiem, zna chociażby teorię Darwina, z łatwością to obali, bo przecież będzie wiedział, że jeżeli używalibyśmy tylko, nie wiem, nawet tylko 90% naszego mózgu, no to w którymś pokoleniu zacznie on zanikać, bo nieużywany organ zanika. Ale proszę Państwa, gdzieś te rzeczy tak się właśnie rodziły. To tu się rodziła ta doktryna, która znajdzie tak naprawdę swoje poczytne miejsce dopiero w pokoleniu 68. Ale, moi mili Państwo, zapomniano o pewnej sprawie. Otóż zapomniano o tym, że człowiek rodzi się po to, żeby żyć w przyszłość. Tutaj w pewnej dygresji tylko powiem, że między innymi dla mnie, jako dla filozofa, nie jest możliwa tak łatwa, jak się wydawało na Zachodzie, symbioza kultury azjatyckiej z kulturą europejską, choćby już z tego powodu, że cała kultura azjatycka opiera się na rozumowaniu o rzeczywistości w koncepcji czasu kołowego, a my w czasie linearnym. U nas idziemy w przód, strzałka jest tylko w jedną stronę, natomiast u nich to, co było kiedyś, powróci. To jest tak kompletnie różny sposób myślenia, że w ogóle to jest nie do pogodzenia, ale to zostawmy. I proszę Państwa, właśnie u nas, szczególnie u nas w Europie, kiedy my idziemy zawsze w przód, kiedy całe nasze rozumowanie o czasie właśnie wygląda w ten sposób, próba powrotu do czegoś, co było, wyzwoliła pewne tendencje, jak to Freud nazywał, tendencje nekrofilityczne, czyli taka chęć kontroli. Bo nekrofilia rozumiana nie jako jakaś tam chęć życia seksualnego z trupami, tylko nekrofilia rozumiana jako miłość do śmierci. Ale w sposób taki filozoficzny, czyli nie, że kocham trupy i chcę je oglądać, to być może gdzieś w pewnym momencie na jakimś poziomie rozwoju też, ale bardziej patrzymy na to, żeby wprowadzić śmierć do życia społecznego. Jak można wprowadzić śmierć? No bardzo prosto, jeśli ja bym Państwu kazał siedzieć wszystkim w tej samej pozie, cały czas bym Państwa kontrolował, no to by tak rzec eseistycznie, uszłoby z Państwa życie. No najlepszym tego przykładem, od słowo najlepsze nie bardzo tutaj pasuje, jest po prostu Auschwitz, kiedy wszędzie wszędobylska kontrola, numeracja, to była właśnie ta kultura nekrofilityczna. Ciągła kontrola drugiego człowieka i jakby zarządzanie prawem, ale w taki sposób, że pociągnięte hasło prawo musi być przestrzegane, jest pociągnięte do spodu. Wszystko w każdym momencie musi być przestrzegane, a atak na prawo jest atakiem na mnie, na moją cywilizację. To jest ten sposób nekrofilityczny myślenia. I proszę Państwa, chcąc nie chcąc, ten powrót, to, że człowiek przestał się rozwijać, ten powrót do czegoś, co już było, sprawiło wykształcenie się tego pewnego rozumowania nekrofilitycznego. To oczywiście pociągnęło za sobą pewne skutki, bo przychodzi właśnie to pokolenie 33, które żyje już w takim rozumieniu, i to pokolenie zaczyna troszeczkę inaczej widzieć świat. To jest ten moment, kiedy zaczęto się już zastanawiać, już dzięki filozofii również i niczego i tak dalej, kiedy się zaczęto zastanawiać, czy ten świat da się wytłumaczyć po prostu nie tylko już bez Boga, ale po prostu bez żadnej metafizyki, bez żadnych bytów angelologicznych, bez religii, bez niczego. Czy da się go wytłumaczyć tak materialnie, że zdanie Janusz Sytnik-Czetwertyński głosi wykład, a zdanie mięso głosi wykład, jest po prostu wtedy synonimiczne. Czy zdanie Janusz Sytnik-Czetwertyński kocha, a zdanie mięso kocha, będzie też synonimiczne. To jest atak, który nastąpił, proszę Państwa, właśnie w pokoleniu 33, atak na cały idealizm i próbę rozważenia, czy te wszystkie właśnie słowa, które powiedziałem, że odnosiłyby się do jakości, dadzą się wytłumaczyć w sposób atomistyczny, fizyką, na przykład słowo miłość, albo słowo państwo.
Czy takie słowo jak państwo da się ufizykalnić? No nie wezmę przecież państwa do ręki, państwa w sensie kraju. Ale państwo można powiedzieć, że to obywatele. To wtedy powiem, że każdy obywatel jest atomem tego państwa i będę już myślał fizykalnie. I to jest moment, w którym zaczyna się rodzić coś, co by później nazwaliśmy inżynierią społeczną, taka materialistyczna socjologia, kiedy każdy człowiek jest rozważany właściwie, można by tak powiedzieć, w konwencji praw fizyki, że między nami też po prostu obowiązuje siła grawitacji, energia kinetyczna, energia potencjalna jest w nas i tak dalej, że te wszystkie wzorce rozumowania typowe z fizyki również się tutaj nadają. I proszę Państwa, to jest moment, w którym właśnie pokolenie 33 powzięło ten sposób rozumowania, ale niestety próbowało to, co później się też zdarzy w pokoleniu 68, szukać w materii pewnej mistyczności. To jest taki mistycyzm materialistyczny, coś, co zupełnie jest oksymoronem, coś, co właśnie w pokoleniu 68 jest najbardziej pełne i o tym będę za chwilę mówił, to gdzieś się już wtedy w tym pokoleniu 33 pojawia. Ja Państwu podam przykład. Z tego się zresztą zrodziło bardzo wiele kodów kulturowych. Pitagoras już coś takiego próbował, Pitagoras, to jest 597 przed naszą erą. Pitagoras już coś takiego próbował. Mówił, że świat składa się z przeciwieństw i niektóre przeciwieństwa są dobre, a niektóre złe. Na przykład dobre jest to, co prawe, a złe to, co jest lewe. To pochodzi od Pitagorasa, dlatego mówimy lewizna, na lewo. Albo dobre jest to, co proste, a złe to, co krzywe. I dlatego ten kod kulturowy tak w nas silnie siedzi, że jest nie do pomyślenia, że matka powiedziała do dziecka: dziecko, bądź w życiu uczciwym człowiekiem, idź krzywą drogą, proszę cię, idź krzywo. Bądź krzywym człowiekiem. Dobre jest to, co jasne, złe to, co ciemne. Dlatego mówię, ty ciemniaku, ciemnogród, a nie jasnogród i tak dalej. I ten sposób myślenia, w którym to oczywiście tworzy nieprawdopodobne bzdury. Kodem kulturowym jest na przykład ze starożytnej Grecji pochodzącym jest na przykład to, że ośrodek takich uczuć wyższych jest w sercu i dlatego kto z Państwa był w podstawówce i rysował serce, pisał lowe krowę na ławce, to wyrysował właśnie serce przybite strzałą, a nie mózg. Ale proszę Państwa, i to pokolenie w 1933 roku jakby też popełniło ten błąd. To znaczy do rzeczy fizykalnych, uważając, że po prostu to wszystko jest jakaś inżynieria społeczna, zaczęło dokładać jakoś taką nie wiadomo skąd wziętą etykę i zaczęto te atomy dzielić na lepsze i gorsze. Semickie, aryjskie, burżuazyjne, proletariackie. Z tego, co się stworzyło, to wiemy cały totalitaryzm, który to totalitaryzm notabene powstawał w pewnym takim sposobie rozumowania, że tworzony jest po to, żeby ludziom się żyło lepiej. To jest, proszę Państwa, studentom, kiedy o tym opowiadam, to zawsze daję przykład, że proszę sobie wyobrazić kwokę i kurczęta. I kwoka to jest totalitaryzm. I kwoka mówi tak: słuchajcie, powiedzcie mi, jak chcecie iść? W lewo, w prawo czy prosto? Ale to jest wasza decyzja, nie to, że ja namawiam, ja w tym nie mam udziału, to jest wasza decyzja, proszę powiedzieć. I kurczęta się namyślają i mówią: wiesz co, chcemy pójść prosto. Na pewno? Na pewno. No dobra, no to 3, 4, ja będę was pilnować, idziemy prosto. I ludzie idą w bok, bo ludzie są po prostu spontaniczni. Ludzie nie zawsze robią to, co jest dla nich najlepsze, a każdy totalitaryzm, każda utopia polityczna uważa, że jest tworzona dla człowieka, który zawsze zrobi to, co dla niego najlepsze. Człowiek jest racjonalny, a człowiek nie jest racjonalny. W związku z tym ta utopia się zacznie wkurzać i zacznie mówić: chwila, no z kim ja tu rozmawiam? Przecież to była wasza decyzja. To ja w takim razie stworzę prawo, takie procedury, że wy tylko możecie iść w przód. Kto nie będzie szedł w przód, ten jest poza prawem. 3, 4, idziemy w przód. A ludzie dalej idą w bok. To wtedy ona zacznie do tych ludzi strzelać w imię tego, żeby im się żyło lepiej. Bo przecież sami powiedzieli, że to jest dla nich lepiej. To jest ten mechanizm. I proszę Państwa, to jest właśnie gdzieś to pokolenie 33, które to doprowadziło do tej ariengardy II wojny światowej, bo u nas w czasie II wojny światowej zdarzyły się rzeczy, które w Europie, która się tu mordowała i wyrzynała w przód i w tył tysiącami już wcześniej, się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyły. To znaczy człowiek zaczął być traktowany jako surowiec. To jest pewna granica, którą Europa przeszła, taka granica wściekłości. I gdy Europa zaczęła się po wojnie zastanawiać nad tym, proszę Państwa,
jak w takim razie ten świat oglądać? Jak go rozumieć? To są pytania w stylu, być może i będziemy próbowali żachnąć na takie pytanie, ale to jest normalne, że każdy zwykły człowiek takie pytanie musi zadać w stylu, gdzie był Bóg, gdy było Auschwitz? To jest oczywiste, że u każdego prostego człowieka pojawi się takie pytanie. Czyli to jest pytanie w stylu, jak może istnieć Bóg i pozwalać automatycznie na tak wielkie zło. Oczywiście Bóg ma inną perspektywę. Ale nie będziemy w tej chwili teraz mówić, w jaki sposób ten argument można dość zresztą łatwo odrzucić. Niemniej, proszę Państwa, człowiek się zaczął zastanawiać i to, co się stało po II wojnie światowej, to jest taki sposób myślenia, w którym myśmy zaczęli uważać, że no to spróbujmy ten świat tak naprawdę wytłumaczyć już do końca bez Boga. Tylko, że w pokoleniu 33 się nam nie udało, bo człowiek, cała nasza kultura europejska, jakby powstała w pewnej osnowie religii i nie da się z ludzi wyrzucić religii tak, że pstrykniemy i od tej chwili już nikt nie będzie myślał w sposób religijny, nikt nie będzie wierzył. Tego się nie da zrobić. W związku z tym nastąpił pewien taki pomysł, żeby w takim razie w miejsce religii coś wprowadzić. Takiego, co będzie religią, ale i nie będzie zarazem. I tu się cudownie do tego nadał buddyzm. Po prostu cudownie, jako religia ateistyczna, buddyzm nie ma Boga, przecież Budda nie był Bogiem, nigdy się zresztą nie uważał za Boga. I cała ta próba transferu dalekowschodniej myśli do Europy, to jest pokolenie 68. To jest właśnie epoka hippisów, to jest całe New Age, które było postbuddyjskie, tylko że nasza Europa, ja mówiąc cywilizacja europejska, mam na myśli oczywiście też Stany, zresztą zawsze jakaś cywilizacja dominuje, przecież tak naprawdę to Ameryka Południowa to też jest cywilizacja europejska, postwłoska, postportugalska, posthiszpańska i tak dalej, Australia to też jest cywilizacja europejska bezwzględnie. Ale powiedzmy, że głównie się będziemy tutaj orientować na Europę Zachodnią i na Stany. To cóż, proszę Państwa, zrobiono? Europa tutaj jakby pokazała swoją już taką głupotę pewną intelektualną, taką powierzchowność. Już nie próbowano transferować tego buddyzmu, jakim on jest, bo on ma w sobie głębokość. Ale zrobiono to powierzchownie. Najkrótszy sposób można powiedzieć, że tym się różni religia, nauka i buddyzm od siebie wzajemnie, że nauka szuka prawdy w świecie zewnętrznym i eksploruje ten świat zewnętrzny. Religie nasze, religia chrześcijańska, szuka prawdy w Bogu, a buddyzm w sobie samym. Prawdy obiektywnej szukam w sobie poprzez medytację. Tam ona ma tkwić. I proszę Państwa, tylko że droga Buddy polega na tym, że ja medytuję, że ja jakby uczę się, staram się w jakiś sposób dążyć do doskonałości, by tę prawdę w sobie poznać. Ale po co ja mam medytować? Po co ja mam to robić? Wezmę grzybki halucynogenne, wezmę SLD i też mam medytację. To jest taki pomysł Europy, która w sposób taki bardzo powierzchowny i prymitywny spróbowała przyjąć ten buddyzm i stworzyła tu taką postbuddyjską, prymitywną schizmę. I za tym poszło mnóstwo rzeczy. Ekologia, która jest notabene w 100% taki właśnie taką postbuddyjską schizmu. Wiara w to, że kryształki mają jakąś większą moc. W ogóle wiara w to, że materia ma większą moc. To jest to właśnie to powtórzenie tej takiej pseudomistyki szukanej w materii. Albo jesteśmy materialistami i się zgadzamy na to, że Janusz Sytnik Czetwertyński to jest mięso, w którym zachodzą określone procesy chemiczne i przelewanie się dezoksyrybonowy kleinowego kwasu powoduje to, że ja czuję tamto albo owamto. Albo, proszę Państwa, jesteśmy idealistami, jeżeli uważamy, że poza tą materią jest coś więcej. Natomiast tu jest taka próba szukania, że to jesteśmy materialistami, ale w tej materii jednak coś jest nadzwyczajnego. Tak jak kiedyś tam szukano w czasach jeszcze stoicyzmu greckiego, że tu mamy materia, tu mamy eter, pneuma, ogień i tak dalej, że to są jakieś, nie wiem, wiotki dech, jak na to później mówił Newton. To są jakieś takie próby, proszę Państwa, jakby stworzenia czegoś, co będzie jednak materialistyczne, ale odpowiadały na potrzeby wiary człowieka. I z tego względu powstały właśnie takie rzeczy jak ekologia, jak feminizm, to też jest postbuddyjskie, wegetarianizm, to też jest postbuddyjskie. Wszyscy ci ludzie gdzieś tam na samym końcu widzą siebie w koralikach, w kamyczkach, piramidkach, róże odkażają aury z wampirów. No cuda na kiju, które się dzieją, które gdzieś w mniej lub bardziej większym stopniu mają właśnie doprowadzić do tego, żeby pokazać ten mistycyzm rzekomy w materii.
proszę zobaczyć, że kiedy w sposób tak prymitywny każdy z Państwa, czy jest filozofem, czy nie, niech sobie pomyśli, jak zwykły człowiek, taki właśnie jakoś zideologizowany, materialistycznie szukający rzekomej mistyki w materii, jak będzie w ogóle podchodząc do wszystkich spraw widział buddyzm. Co nas uczy, co takich ludzi uczy buddyzm, że no cóż, człowiek kontempluje, bo buddyzm mówi też o tym, że po to ty kontemplujesz, żeby jakby zamknąć swoje ciało jako kokon. Po to na przykład w religii Zen Japończycy się leczą, bo oni sprawdzają to, czy moje ciało, czy ja jeszcze odczuwam ból, czy ja już jestem w takim stanie metafizycznym, że ja już tego bólu nie odczuwam, czyli jestem już w momencie takiej doskonałości, że gotowy jestem na poznanie tej prawdy obiektywnej, która jest we mnie. No ale jeżeli jestem takim zwykłym, prostym człowiekiem, takim materialistą, szukającym w tym rzekomej metafizyki, no to cóż, będę widział, że w takim razie ja mam żyć sam na świecie, bo tak jak jogin po prostu, atom. I to jest stąd też i taka atomizacja społeczeństwa na Zachodzie, że po prostu jest to wszystko egoistyczne, ksobne, żyje do wewnątrz siebie, widzę tylko siebie. Kiedyś Benedykt XVI to pięknie powiedział, że człowiek współczesny, człowiek Zachodu jest wypełniony do końca wyłącznie samym sobą. To jest świetna odpowiedź właśnie na to, o czym ja tutaj mówię. Że jest tak do końca wypełniony sobą, że tam już nie ma miejsca na nic innego. Tam nie jest w stanie również kochać drugiego człowieka, bo tam nie ma drugiego człowieka. Przy tej okazji proszę zauważyć, że rozmawiałem tutaj przez sekundę przed wejściem z panem redaktorem Janeckim, żeśmy rozmawiali o mediach społecznościowych. Te media społecznościowe też są tego wyrazem. Tam jest cała rzesza też samotników, bo tak prawdę mówiąc, to z kim ja przez cały czas jestem? Z kim ja obcuję? Ja nie obcuję tak naprawdę z drugim człowiekiem, ja obcuję z monitorem. To jest mój przyjaciel, na którym się pojawiają takie czy nie inne napisy. Te czy nie inne napisy niedługo będzie mógł generować bot komputerowy i równie dobrze będzie mi się wydawało, że ja rozmawiam z ludźmi, ja będę rozmawiał po prostu z programami komputerowymi. Stąd też, proszę Państwa, w tym sposobie rozumienia świata, który dzisiaj mamy, który jest pod budową tego pokolenia 68, jest właśnie taki sposób, powierzchowny sposób rozumienia wielkiej cywilizacji buddyjskiej, ale bardzo powierzchowny i to transferowanie. Dlatego też ciągle uważam i staram się przebijać z tym do powszechnej społeczności z takim rozumowaniem, że tu w Europie w Anno Domini 2017 nie mamy dwóch graczy, ale trzech. To nie jest tylko gra pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Tu jest trzech graczy. Tu jest jeszcze ta postbuddyjska schizma, bo nie można powiedzieć, że jest to buddy sensu stricte. Zresztą proszę zobaczyć, że wszyscy ci, którzy się wszędzie przedstawiają jako ateiści, to bardzo często są bardzo zaangażowani buddyści. Na przykład pani redaktor Kim z Newsweeka, która jest buddystką, czy też, nie wiem, pan redaktor Max Cegielski, który też jest buddystą, siedział tam w Tybecie kilka lat. To proszę Państwa, to jest też buddyzm uczy. Takie proste rozumienie buddyzmu uczy nas również tego, że ważniejsza jest wiedza użytkowa niż wiedza teoretyczna. Bo jeżeli ja mam poznawać poprzez medytację prawdę obiektywną, to do czego mi jest potrzebna wiedza teoretyczna? Tu jest potrzebna tylko wiedza praktyczna. Stąd też i całe to środowisko głosi ten prymat wiedzy praktycznej. Teoria jest tylko w książkach, należy tylko uczyć praktyki. Teoria jest do niczego niepotrzebna, co zresztą skutkowało. Na szczęście od kilku lat mamy matematykę na maturze. Ja pamiętam jeszcze jak w 2004 roku mam 500 studentów pedagogiki. Akurat koleżanka zachorowała, poprosiła, żebym filozofii uczył na pedagogice. Taki po prostu przedmiot wprowadzający z filozofii. Mam 500 studentów, z których 4-5 osób wiedziało, że 25% i 1/4 to jest to samo. A jak mam uczyć logiki, filozofii z logiką? To są rzeczy szokujące, ale to jest właśnie, proszę Państwa, ten sposób rozumowania, który doprowadził do tego, tej takiej postbuddyjskiej schizmy. I to właściwie tyle. Mały komentarz jest taki, bo ja też jestem filozof, ale właśnie tej filozofii nie uprawiam z powodów, które wynikały z tego, o czym pan profesor Czetwertyński mówił. Otóż to, co pan profesor pokazał, to jest prąd myślowy, który teraz panuje.
prąd myślowy to jeszcze nie jest cała cywilizacja. Jeszcze pozostaje ekonomia, jeszcze pozostaje polityka i pytanie, jak one do tego prądu się mają? Otóż one go wspierają. I pytanie, dlaczego? Bo mogłyby robić coś innego. Tymczasem w sposób bardzo aktywny wszystkie części siły społecznej, państwa, media, kultura, biznes, polityka, działalność społeczna, wszystkie ustawiły się w jednym rządku i równiutko wspierają i idą tym śladem. Co więcej, raźno zabierają się do tego, o czym pan profesor mówił w przypadku kury i kurczaków, zabierają się za kurczaki. To już pachnie początkiem totalitaryzmu, ale pachnie tak, że to wiadomo, że to jest konsekwencja. Z tego, jeżeli Zachód pójdzie tą drogą, to raczej wycofać się nie będzie można, chyba że ten Zachód sam się zarżnie. I to jest opcja, o której prezydent Trump mówił. Albo idziecie z nami starą drogą, albo zginiecie. Więc drobne pytanie, dlaczego ta cała siła cywilizacyjna ustawiła się w jednym ordynku, straciła różnorodność, straciła możliwość debaty i rozmowy, idzie równo ku przepaści. Pierwsze wyjaśnienie, o którym Państwu mówiłem, to jest interes. Wszystkie te sfery elity widzą interes w takiej atomizacji społecznej, w takim rozbiciu więzi, czyli całości i zostawienia tylko indywiduów, tych atomów, wycięciu wszystkiej, całej sfery relacyjności, a to oznacza całości, a to oznacza ducha, idą, bo im się to opłaca. No to okej, rozumiemy. Być może wtedy jest tak, że albo się pomylili i to im się rozpadnie razem z nimi, albo nie i prowadzą do dobrze zarządzanego więzienia opisanego w negatywnych utopiach wiele razy od Huxleya i Orwella. Ale tu dochodzimy, bo trzeba wrócić do tego miejsca, w którym pan profesor ten wątek rozwijał. Otóż to znaczy, że ta cała elita jest zakażona tym, co pan nazywał nekrofilityzmem, tak, co Jan Paweł nazywał cywilizacją śmierci. I to, co tutaj Ola Niemirycz nazywa tanatoizmem, czy tanatofilią, tak? To tak bardziej duchowo. Mniej tego mięsa, a więcej tego Boga śmierci. Bardzo niebezpiecznego. A to, na to odpowiedzi nie mam. To znaczy, że ta cywilizacja się skończyła. Jeżeli jest tak, że ci, którzy rządzą się interesem, żeby ten interes zrealizować, muszą sięgnąć do samobójczej filozofii, to znaczy, że nie mają już nic innego do wyboru, to znaczy, że żeby tak rządzić, jak rządzą, wyboru nie ma, trzeba zginąć. To bardzo ciekawe. To ja może jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, która jest tu niezwykle istotna i właściwie to by mógł być cały kolejny wykład, dlatego powiem to jak najkrócej, tylko potrafię. Otóż proszę Państwa, ta taka cywilizacja nekrofilityczna, ona stworzyła pewną rzecz. Otóż proszę sobie wyobrazić rzecz następującą. Nikt z nas nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji, jakiejkolwiek, nawet najdrobniejszej, bez udziału estetyki. Wszystko to są wybory estetyczne, po prostu wszystko. To, co Państwo jedzą, jak się Państwo ubierają, jakie macie fryzury, jak siedzicie w tej chwili, czy Wam się ten wykład, który głosiłem, podoba, czy nie. To jest wszystko kwestia estetyki. Jakimi jeździcie samochodami, jak wygląda Wasz partner seksualny, mąż, kochanek, nie wiem, ktokolwiek. To wszystko jest kwestia estetyki. Nie ma takiej decyzji, w której nie uczestniczy estetyka. Ona jest wszędzie. Ona rządzi, no, część uważamy, że jest wręcz wrodzona. No, uważa się w nauce, czy tam obecnie, że to, czy ktoś jest hetero, czy homoseksualny, seksualnie jest wrodzony, ale to też jest estetyka. Podnieca mnie to, co jest dla mnie estetyczne. Wszystko jest... Proszę? Piści. Właśnie o tym powiem. Zaraz właśnie do tego zmierzam. I oto, proszę Państwa,
W tej estetyce jest tak, że my się prawdopodobnie z jakąś częścią tej estetyki rodzimy. Urodzimy się na przykład ze smakiem fizjologicznym, który później obrasta w treść. Ale proszę Państwa, część jest możliwa do ukształtowania. To robią sekty. To są wszystko przekazy estetyczne. I oto, proszę Państwa, jak popatrzymy na to, to nasze wybory polityczne to też są wybory estetyczne. Przecież Herbert mówił w Potędze Smaku. Przecież też on to powiedział, że po prostu oni byli nieestetyczni. Brudne kobiety, brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach, tak? Przecież to on to pisał. I dlatego powiemy sobie, czy o turpistach i tak dalej, że rodzą się w tej cywilizacji śmierci, rodzi się pewne inne pojęcie estetyki. Co innego nam się zaczyna podobać? Szlompy zamiast pięknych spodni, dziury i tak dalej. To nagle zaczyna być modne i staje się tą estetyką. To jest wojna estetyczna. To również jest wojna estetyczna i ta cywilizacja, ta cywilizacja śmierci właśnie kształtuje pewną estetykę, również w muzyce, w tym, co jest najłatwiejsze do tego, żeby trafić do młodzieży. No nie wiem, w muzyce heavy metalowej, tak, trash metalowej i tak dalej. Wszystko to jest estetyka, która ma zmienić pewien kod rozumowania. A estetyka, proszę Państwa, to, że tkwi w nas, no to przecież jeżeli idziemy do, nie wiem, do galerii sztuki i powiemy, że ten obraz jest piękny, nie wiem, Picasso może być dla kogoś piękny, Witkiewicz może być dla kogoś piękny, Renoir, to przecież tak naprawdę szukamy tam zasady złotego podziału, która jest oparta na ciągu Fibonacciego, gdzie każda kolejna cyfra jest sumą dwóch poprzednich. I to jest tak naprawdę ta zasada podziału, czyli zasada proporcji. I notabene do tego możemy również dorzucić równania fraktalne, których wykresy również uważamy za piękne, bo są stworzone wedle pewnych zasad proporcji. I proszę Państwa, w związku z tym tak naprawdę powiemy, że to jest piękne, bo my sami jesteśmy zbudowani wedle tych zasad. Serce bije zgodnie z zasadą ciągu Fibonacciego, DNA jest tak zbudowane, zęby tak rosną, kości, dłoni. Wszystko to jest zgodne z ciągiem Fibonacciego. Jakby można powiedzieć, że szukamy człowieczeństwa w tym, co jest wytworem naszych rąk, bo w tym, co jest na zewnątrz, i wtedy powiemy, że to jest piękne. Ale to idzie za tym dalej. Proszę Państwa, jest słynny taki dylemat moralny wymyślony specjalnie w Oksfordzie swego czasu, słynny dylemat wagonika. Wagonik kolejki wyrwał się spod kontroli. Pędzi w dół po torach. Jest tuż przed rozjazdem. Nie wiadomo, jak jest nastawiona zwrotnica. Jeśli pojedzie w lewo, zabije matkę z dwójką dzieci. Jeżeli pojedzie prosto, zabije pięciu mężczyzn. Jeżeli pojedzie w prawo, to zabije pijanego w sztok 80-letniego alkoholika. Masz jeszcze czas, żeby zdążyć ewentualnie i dobiec do tego rozjazdu i przestawić zwrotnicę. Co robisz? 95% ludzi leci zdyszana do tej zwrotnicy, żeby oczywiście przeciągnąć ją w prawo. Bo on jest nieestetyczny. Bo on jest nieestetyczny. A matka z dwójką dzieci, Boże, aż serce się kraje. Przecież może ona prowadzi je na most, by je stamtąd zrzucić. Skąd ty to wiesz? To jest wszystko kwestia estetyki. Moralność również jest częścią estetyki. I ci ludzie, którzy tą cywilizację śmierci w tej chwili promują, mają tego doskonałą świadomość. I to jest stworzenie innego algorytmu piękna, który to algorytm ma wyznaczać teraz to, co będziemy uważać za cywilizacyjne. To jest również wojna estetyczna. Dlatego jak niedawno usłyszałem u pewnego polityka, że estetyka ma wrócić do szkół, to aż wyskoczyłem w powietrze z radości, bo to czas najwyższy. To jest również wojna estetyczna, proszę Państwa. Panie profesorze, no jest parę rzeczy, które mi się bardzo nie podobają w Pana prezentacji, która jest koszmarnie uboga. No, jest krótka. Przepraszam bardzo, ale mimo wszystko streszczenie. Może odniosę się najpierw do jednego z ostatnich zdań. No zaraz, gdzie my jesteśmy? Bo jeżeli powiemy, że moralność to jest tylko kwestia estetyki, to ja zadam takie pytanie. Mój przyjaciel, który jest profesorem filozofii na UMK, miał taką przygodę, wykładał w seminarium, między innymi jak tam w Toruniu powstało, i opowiadał mi, jak kleryk z pierwszego roku, jakiś młody geniusz, odpowiedział krótkim, jednym zdaniem na zadany temat. I to zdanie brzmiało tak.
To streszcza moje obiekcje. Sokrates, który mówi, wiem, że nic nie wiem. Tak naprawdę on tego nie powiedział, ale... Tak. Grzeszy pychą, ponieważ prawda jest osobą. Tylko raz się zdarzyło, że takie zdanie padło. Ja jestem prawdą. Ten wymiar w pana prezentacji zupełnie znika, co jest istotnym zdeformowaniem rzeczywistej konfrontacji, w której my jesteśmy. Oczywiście, że moralność to nie możemy jej rozpatrywać wyłącznie w kategoriach estetycznych, cokolwiek tutaj pan może powiedzieć na swoją obronę, zdaję sobie z tego sprawę, to jednak jest to bardzo istotne zawężenie. To ja odpowiem w ten moralność sposób, że... rodzi się na gruncie jednak ostatecznie dla nas, tak? Zdefiniowania tego, co Bóg ukazuje człowiekowi, objaśniając niejako instrukcję obsługi, kim jest człowiek. Pan dotknął pewnej rzeczy, bardzo się cieszę, że pan to powiedział, dlatego że ja ten wykład pomyślałem w taki dosyć osobliwy sposób. Jak ktoś uważnie słuchał, to zauważył, że ja właściwie idę drogą materialistów. I po kolei zbijam ich wszystkie argumenty, patrząc drogą materialistyczną. Jeżeli nawet przyjmiemy, że po prostu to wszystko jest tylko jakaś część naszej natury, to ja bym powiedział, że mój wykład nawet by się odwoływał do naturalizmu, że to jest po prostu, że nasza estetyka pochodzi z naszego ciała, to nawet wtedy pewne rzeczy się nie dadzą obronić. Dlatego też ja nie dotykałem tutaj kwestii Boga i kwestii moralności wywodzącej się od Boga, bo wtedy mi zbyt łatwo by przyszło to, żeby to wszystko opowiedzieć. To jest wtedy oczywiste, to jest wtedy proste. Dla osoby wierzącej tu nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast w momencie, kiedy my chcemy pokazać jakby sposób rozumowania materialistów, to musimy podążyć ich drogą. To jest taki troszeczkę poperowski mój sposób, notabene metodą nie wprost. Przy tej okazji muszę powiedzieć, że a propos Popera, jego słynnej idei społeczeństwa otwartego, to tutaj chcę państwu powiedzieć, że zupełnie niedawno mieliśmy dyskusję na ten temat i trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że Popper uważał, że należy zniszczyć wszystkie religie i wszystkie narody, dlatego że o tu właściwie zawsze toczyły się wojny. Tylko że on zapomina i znowu się tutaj odwołam do takiego naturalizmu. No jeżeli chcemy być naturalistami, materialistami i iść w stronę takiej lewicy materialistycznej, no to wtedy musimy pozostać wierni temu sposobowi rozumowania i uznać, że pochodzimy po prostu od małpy, czyli w takim razie jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy zwierzętami dość ambitnymi, agresywnymi. W związku z tym, jeżeli znikną narody i znikną wszystkie religie, to znajdziemy sobie po prostu inny powód do wojny i tyle. No to teraz będzie chyba łatwiej zaprosić do dyskusji, ponieważ wszyscy jesteśmy właściwie filozofami, bo kochamy fileo, zofię, wiedzę. Zapraszam. Maciej Staniewicz. Oczywiście nie chciałbym dyskutować na ten temat, bo to jest po prostu, jak to się mówi, wykład, który daje pewną perspektywę zrozumienia pewnych trendów u pewnych grup. Ale chciałem się zapytać, jak w tym całym procesie, jak można znaleźć i odnaleźć to, co jest niewidzialne, a co jest istotą często człowieka, instynkt. Czyli coś, co jest pod świadomością, czy jest, czy istnieje na to jakieś wytłumaczenie, jak to rozwijać, a jak jednocześnie zaakceptować, bo często spotykamy ludzi, którzy mają nieprawdopodobny rozwinięty instynkt, który często kieruje się poza materią, poza wiedzą, poza jakąkolwiek informacją, która jest, istnieje z tego, a postępują prawidłowo i czynią prawidłowo. Jak to się ma w filozofii? Otóż proszę pana, mam jednego kolegę, który próbował robić badania na temat, nie będę tu wymieniać jego nazwiska, badania na temat tego, że kobiety posiadają intuicję, a mężczyźni nie. I jego to interesowało. Ja nie będę streszczał tego, jak on to robił, to były badania, które trwały parę lat, ale on zaczął dochodzić do przekonania, że po prostu jedna półkula mózgowa, wiemy, jest analityczna, druga abstrakcyjna i że w tej półkuli abstrakcyjnej po prostu mamy pewien sposób rozumienia proporcji i to się nazywa sztuką, a w tej drugiej pewien sposób rozumienia proporcji, który nazywamy intuicją, że to jest odpowiedź po prostu analitycznej półkuli na pewną zdolność, którą posiada półkula abstrakcyjna. W związku z tym, na przykład, jeżeli ja będę mówił, opowiadał jakieś historii, powiem, wziąłem to,
to jakby moja mowa ciała nie będzie kompatybilna z treścią. A jeżeli powiem wziąłem to, no to będzie kompatybilna. W tym pierwszym przypadku, jeśli ktoś nawet nie będzie rozumiał powy ciała, to będzie uważał, że coś mu to nie gra i wtedy zrzuci to na intuicję. W tym drugim przypadku powie, że to jest coś okej. Okay. To gdzieś on tutaj w tym szukał. Ale to jest również takie myślenie, proszę Państwa, takie materialistyczne, bo jeżeli mówimy o intuicji, jeżeli sięgamy do takich no, zmysłowości, powiedzmy bardziej metafizycznej, to ona zazwyczaj dotyczyła wszystkich prądów idealistycznych, które się zastanawiały nad tym, czy właściwie świat zewnętrzny i to, co ja mam w głowie, to jest to samo. Bo ja na Państwa w tej chwili patrzę, ale skąd ja mam wiedzieć, że to jest to samo? Że właściwie, no cóż, wszyscy składamy się z atomów, i gdzieś tutaj po prostu do moich zmysłów docierają jakieś bodźce, które, cóż, poruszają prawdopodobnie pewne idee, które są wrodzone w mojej głowie. Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że niewiele trzeba w tym mózgu, żeby odtworzyć ten obraz rzeczywistości. Wystarczą 3 podstawowe barwy i 3 podstawowe kształty i już mam wszystko odtworzone. Przecież ja nie widzę państwa jako takich. Gdybym ja widział państwa jako taki, wszystko bym o was wiedział. Ja widzę tylko kształty i kolory, które mi się układają w taki sposób, że później to nazywam mężczyzną, a to nazywam kobietą. I w ten sposób, proszę Państwa, gdzieś ta intuicja miała być tym, co o tym świecie zewnętrznym potrafiło mi powiedzieć więcej ponad to, co przynosi mi obraz w głowie. Wtedy wydaje mi się, że to jest ta intuicja sensu stricte, o której Pan tutaj mówił, że to jest to tak naprawdę poszukujemy. Ale gdy będziemy się odwoływać do tego, to bardziej jest to myślenie idealistyczne i oczywiście w tym świecie materialistycznym Anno Domini XXI wiek nie ma racji bytu. To w ogóle nie istnieje, to w ogóle jest, nie wiem, to jest jakiś wymysł, który jest niepotrzebny, jakiś taka, notabene proszę zobaczyć, że w tej chwili już się praktycznie w tym świecie materialistycznym nie mówi słowo uczucia, mówi się tylko emocje. To też jest przykład tego, że uczucia podzieliły los intuicji w XXI wieku. Nie mamy uczuć, mamy emocje. To jest materialistyczna odpowiedź oczywiście na uczucia. To oczywiście, że ma inne znaczenie, ale jakby wypełnia tą dziurę, którą powstaje wtedy, kiedy zabierzemy z człowieka uczucia. To pozostaje już tylko emocje tak naprawdę. Niestety, to emocje bardziej mi się kojarzą z siłą jakąś, wyzwalaniem jakiejś siły. Dzień dobry, Grażyna Budzińska. Ja oczywiście nie będę dyskutować, tylko mam takie pytanie, no raczej bym powiedziała formalno-techniczne. Żeby się upewnić, czy właściwie zrozumiałam Pana tok myślenia, do czego to doprowadziło. Pan użył takiego sformułowania schizma postbuddyjska. Tak. Ja wydawało mi się, że ja rozumiem, o co Panu chodziło. No, a później się mówiło o cywilizacji śmierci. Nie, to jakby obok. Obok, tak, ale no tak, w pewnym obok. Sensie jakby to trochę tak. Wypączkowało. Symultanicznie się to dzieje, ale obok. To tak. Są 2 różne procesy. Rozumiem. Natomiast pytanie brzmi, czy to praktycznie, mówiąc o tej schizmie postbuddyjskiej, czy to chodziło o, co być może panu no nie wypadało publicznie wypowiedzieć, czy to chodziło o tak zwane, w złym słowa tego znaczeniu, lewactwo, z czego później to LBTG i tak dalej. Czy to miało taki sens? Bo ja tak zrozumiałam, ale... Tak, dokładnie taki sens. No tak myślałam. Dziękuję. Proszę. Panie profesorze, a co z tym schyłkiem cywilizacji zachodnioeuropejskiej? Tam no cóż, to jeżeli już tak przewrotnie prowadzę ten wykład, że zaczyna od materialistów, to proszę pamiętać, że materialiści potrafią się też powoływać na Hegla, który był stricte idealistą. W związku z tym, skoro on jest dla nich tak istotny, to ja się tu na Hegla też powołam i już tak do końca będę to prowadzić, tak przewrotnie ten wykład. Otóż proszę Państwa, Hegel uważał, że cóż, no istnieje jakiś duch i ten duch ma swoje narodziny, swój kres, żyje podług pewnego koła zdarzeń. Cóż, w takim razie nasza cywilizacja jest w tym okresie końcowym. Zawsze jest tak, że jedna cywilizacja dominuje. Później następuje kolejna. Jeśli tu się odwołujemy do Hegla, to Hegel uważał, że zawsze są jakieś symptomy końca cywilizacji. To jest upadek 3 rzeczy. Prawa, religii i etyki. Zawsze upadek jednego pociąga ze sobą upadek 2 pozostałych dziedzin. To jest troszeczkę związane z tym, że te dziedziny pochodzą jakby ze wspólnego pnia.
Bo i tu, i tu, i tu mamy zestaw praw. Na przykład można mieć karę śmierci, no to odpowiednik będzie ostracyzm. To jest kara śmierci w etyce, etyczna kara śmierci. Natomiast w religii mamy potępienie wieczne. Tylko, że etyka i religia sięga tam, gdzie nie sięga prawo. Proszę sobie wyobrazić rzecz następującą. O tym zapominają zupełnie, już kompletnie zapominają współcześni materialiści, że nawet gdybyśmy, nie wiem, jakie prawo wymyślili, gdyby to prawo, nie wiem, gdzie miało sięgać, to no, i tak nie będzie dotykało pewnej części społeczeństwa. I nie mam tu na myśli tych, którzy mają immunitety. Zupełnie co innego. Proszę sobie wyobrazić, idziemy... Albo tak, przypuśćmy, że ktoś z Państwa pracuje teraz jako lekarz, pracuje teraz w Centrum Onkologii. I do Centrum Onkologii przychodzi 85-letni pan i mówi, że bardzo przepraszam, ale ja mam raka z przerzutami i chciałbym się tutaj położyć, bo ta choroba mi w tej chwili bardzo doskwiera. A cóż mówi lekarz? Proszę pana, no serdecznie pana przepraszam, ale nie mogę pana położyć, dlatego że skończyły się limity NFZ-u, a ponadto ludzie leżą nawet na korytarzach. Ja nie mam dla pana miejsca. Naprawdę chciałbym panu pomóc, ale nie ma miejsca. No przecież nie zrzucę kogoś z łóżka. Wszędzie wszyscy leżą. To proszę mi powiedzieć, łaskawi państwo, co tego człowieka powstrzymuje, żeby wyciągnąć pistolet i strzelić temu lekarzowi w łeb? Prawo? Jego prawo żadne nie dotyczy. On nie dożyje nawet pierwszego dnia procesu. On jest poza prawem. On może zrobić wszystko, co będzie tylko chciał. Wszystko. I nic mu nie zrobią. Mało tego, jemu się to, gdy wyrzucimy etykę i religię, to jemu się to po prostu zwyczajnie opłaca. No bo cóż, no wtedy przyjedzie policja, weźmie go na spytki, następnie on powie, co mu się dzieje, no to cóż, lekarz więzienny powie, my nie jesteśmy w stanie tutaj tego leczyć, no to w takim razie zabieramy pana do szpitala, tam gdzie panu pożałowano tego miejsca i pan tam wróci. Co go powstrzymuje? Religia. Bo religia mu powie, no masz tyle lat, ile masz i masz jeszcze dodatkowo taką chorobę, no to... Nie zdziałasz tu wiele, to może masz jeszcze szansę na drugim świecie. No to w takim razie, jak strzelisz lekarzowi w łeb, no to sobie zamkniesz szansę na to, żeby cokolwiek zyskać na drugim świecie. I to jest to miejsce, w którym etyka bądź religia sięgają. Tam miejsca dla prawa nie ma. Prawo nie sięga wszędzie. Ono żyje tylko w symbiozie z religią i etyką. My ciągle o tym zapominamy we współczesnym świecie, a ci, którzy krzyczą o prawie, najczęściej bardzo w taki niezbyt kulturalny sposób wypowiadają się o religii. A to musi iść w parze, nie ma wyjścia. I dlatego, proszę Państwa, dzieje się to w ten sposób, że cywilizacja upada, kiedy upada jeden z tych pni i te dwa pozostałe upadają wraz z nim. I wtedy dzieje się tak, jak mamy w tej chwili. To jest właśnie upadek gdzieś tego rdzenia, który się zaczął gdzieś na zachodzie od upadku religii, która stworzyła tę cywilizację, odejścia od niej, wraz z tym upadku moralności. Na końcu przyjdzie upadek prawa. To dlaczego szukamy ratunku w prawie naturalnym, a nie w prawie stanowionym? To właśnie dlatego, że jest to cywilizacja śmierci. Właśnie dokładnie dlatego. Bo prawo naturalne, jeżeli my powiemy, że prawo musi być przestrzegane, no bardzo przepraszam, ale Żydów mordowano w Auschwitz również zgodnie z prawem. To też było prawo, no takie ono było, to jest potworne, ale to jest prawdziwe. I proszę Państwa, prawo to nie jest antidotum, to nie jest cudowny lek na każde zło. I dlatego też... Cóż, prawo takie naturalne to jest, proszę Państwa, prawo, które jest prawem robotów. Najzwyczajniej w świecie. Chciałem pana zapytać, a może zacznę od tego, że ja uważam, że istnieje prawda obiektywna, ale na ten temat nie będę mówił, bo to trzeba by bardzo długo mówić. Ja też tak uważam. A, to fajnie, bardzo dobrze. Tylko nie uważam tak jak buddyści, że istnieje we mnie. Ja jej nie szukam w sobie. Tak. Mam więcej pokory. Fajnie. Chciałem o czymś innym. Mianowicie pana wykład jest rzeczywiście bardzo skrótowy i można by tutaj znaleźć wiele jeszcze różnych rzeczy, o których pan nie wspomniał. Wspomnę o jednej. Otóż o takiej codziennej, codzienny przypadek. Spotykamy różnych ludzi. I ludzie ci no, są mądrzejsi, głupsi, zarozumiali i zwyczajnie tacy, którzy myślą i nie myślą, zarozumiali raczej mało myślą, prawda? Ale uważają się za lepszych. Zgadza się? No tak. Tak. Bo to są ci, którzy jakby znają rzeczywistość, tą lepszą, większą. Tak im się wydaje. Tak im się wydaje. Tak im się wydaje. Tak, tak, ja mówię i...
I właśnie, ale to jest szersza sprawa. Spotyka się takich ludzi, o, na przykład spotyka się małżeństwa, w których jedno uważa, że jest lepsze od drugiego. A jeżeli dwoje tak uważa, no to jeżeli dwoje tak uważa, to już jest katastrofa. Ale idźmy dalej. Przecież są narody, które uważają, że są lepsze, prawda? Bardzo blisko nas. I właśnie, jak pan to widzi w kontekście tego, co pan mówił wcześniej? Dziękuję. No cóż, proszę pamiętać, że my jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której odradza się w młodzieży nasz patriotyzm. Coś, czego przez lata nie widziałem wśród studentów, nagle się okazuje wartością. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, w których w ogóle mówienie słowa Polska nie było uważane za stosowne. Był słynny ten kraj. Ale w tej chwili dzieje się to inaczej. No, patriotyzm zawsze ma to do siebie, że zorientowany jest przede wszystkim na dobro własnej ojczyzny, ale nie zajmuje się tym, żeby innym było gorzej. On o tym nie myśli. On myśli, żeby nam było lepiej. To nie ma być na takiej zasadzie, żeby będziemy scali jakby od innych dobro i tym się będziemy żywili. Ja mam nadzieję, że kiedyś to pójdzie w tą stronę, ale proszę pamiętać, że jeżeli jesteśmy wprawdzie w roku 2017 i istniejemy w takiej, a nie innej sytuacji materialno-politycznej, to cóż, to myślenie materialistyczne będzie zawsze myślało, że prawo silniejszego jest prawdą obiektywną i tym, czego szukamy. To ono w tej chwili tak wygląda. To jest to, no cóż, nasi zachodni sąsiedzi raczej, myślę, wydaje, że wyznają tą prawdę i w polityce ona w tej chwili w zupełności dominuje. To jest tak, że zawsze znajdę jakiegoś haka. To gdzieś się wokół tego to kręci. Niestety nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością tą, jaką ona powinna wyglądać, taką rzeczywistością narodową. To jest też, proszę pamiętać, takie skrzywienie, które od pewnego czasu jest, że się dopisuje wielu osobom, których się nie lubi, pewne emblematy, które w ogóle ich nie dotyczą. Ja miałem taką sytuację, kiedy miałem pewną wymianę zdań z osobą, która ma zupełnie inne poglądy i w pewnym momencie przekroczyła granicę w tej wymianie zdań. I powiedziałem, że bardzo proszę wyrażać się tak, abym pana dalej mógł szanować. Ale to nie wystarczyło, dalej szło i w pewnym momencie usłyszałem tak, że a tam ci się to nie podoba, tam to ci się nie podoba, pewnie katolik. Ja mówię, że ale jeśli katolik, to nie znaczy, że święty. Ja umiem po pysku dać lepiej niż nie jeden ateista. W związku z tym tu, proszę państwa, to jest ciągłe takie przypisywanie osobom, które mają jakiś charakter patriotyczny, myślą patriotycznie o Polsce, przypisywanie im pewnych łatek i następnie na podstawie tej łatki wyprowadzenie całego sposobu rozumowania. I ma to również w tej chwili odniesienie w polityce międzynarodowej i to jest właśnie moją odpowiedzią na pańskie pytanie, że to tak się w tej chwili dzieje. My w tej chwili w wielu sytuacjach słyszymy, że ponieważ jesteśmy tacy, ale to ponieważ nie jest niczym uzasadnione, tylko po prostu jest stwierdzenie, to skoro jesteśmy tacy, to jest coś. A prawda jest taka, gdybyśmy byli tacy, to by było to coś. Poza tym jest jedna rzecz, którą my musimy sobie tutaj powiedzieć jednoznacznie. Otóż proszę państwa, większość polityków, zwłaszcza z tej drugiej strony, to mówi w ten sposób, wypowiada pewne, też Herbert o tym mówił, całe tasiemcowe tautologie. Wypowiada te tautologie, całe mnóstwo tych tautologii jest, ale logika jeszcze nie gwarantuje rzeczywistości. To, że ja mówię coś logicznego, to nie znaczy, że to jest zgodne z rzeczywistością. Ja studentom zawsze daję taki przykład. Monika jest studentką. Każda studentka jest pilna. Jaki z tego wniosek, że Monika jest pilna? No skoro jest studentką, a każda jest pilna, no to ona też musi być pilna. Czyli jeśli przynależy do jakiejś grupy, a tę grupę cechuje jakaś własność, to ona tę własność musi posiadać. No to jedziemy. Nosorożec jest kaloryferem. Każdy kaloryfer jest miętowy. Wniosek, nosorożec jest miętowy. Jest to równie logiczne, jak to, co było przed chwilą. To jest po prostu logiczne. Kłamstwa są równie logiczne, jak prawda. Jak pójdziemy sobie, proszę państwa, do sądu, będzie mówił najpierw oskarżyciel, później będzie mówił obrońca i z tych samych faktów uprzędą dwie zupełnie przeciwstawne opowieści, równie logiczne.
dopiero związek z rzeczywistością. Ja pamiętam, kiedyś jeden z polityków tej drugiej strony, nieważne, który zaczął krzyczeć, a proszę pana, a co to jest prawda? No prawda to jest zgodne z rzeczywistością. To już Arystoteles wiedział 380 lat przed Chrystusem. Prawda to jest zgodne z rzeczywistością. I to zapominamy, że nie wystarczy sama logika. Jeszcze musi być ten moment, kiedy konfrontujemy tę wypowiedź z rzeczywistością. I wtedy dopiero ona staje się uprawniona. A logika, no to cóż, to jest tylko sposób na to, żeby stwierdzić, czy mówimy sensownie. Ale to są tylko słowa. To nie jest rzeczywistość. Ja mogę cuda tutaj mówić. Poza tym proszę jeszcze pamiętać, że wiele rzeczy manipulowanych jest w ten sposób, że w logice wypowiadamy pewne kwestie, nie odnosząc od razu do tego definicji. Na przykład ktoś Pawełek równie powie, Pawełek jest słodki. Może mieć na myśli wafelek, może mieć dziecko, bo dzieci też są słodkie. Mówimy, że mają słodycz. Mnóstwo rzeczy. I w związku z tym, póki nie powiem państwu, jakie ja mam definicje poszczególnych słów, to nie mogą państwo powiedzieć, czy zdanie tu płynie krokodyl jest prawdziwe czy fałszywe. A może ja mówiąc płynie, mam na myśli, że ktoś pływa sobie w myśli fantazji, a krokodyl to jest jego przezwisko. I powiem, że albo w ogóle nie wiedzą państwo, co mam na myśli mówiąc tu na planecie Ziemia. Płynie krokodyl? Płynie. Tu płynie krokodyl. Po prostu płynie. Tu na planecie Ziemia. W związku z tym to jest ten sposób taki, który my wciąż zapominamy, że my coś mówimy, łatka, i na podstawie tej łatki przypisanej uważamy, że ktoś ma jakieś własności. On tej łatki w ogóle nie posiada i całe rozumowanie jest kompletnie nieprawomocne. I tu bym chciał właśnie, bo zahaczył pan, panie profesorze, o taką rzecz, która jest bardzo istotna, bo to jest właściwie, można powiedzieć, jakimś takim w tej chwili cywilizacyjnym nieporozumieniem, że ludzie właściwie wypowiadając pewne myśli, wypowiadając pewne tezy, wypowiadając swoje prawdy, jakby to zabrzmiało nawet, nie są słyszani, nie są rozumiani w ten sam sposób. W związku z tym z drugiej strony jest odbiór zupełnie negatywny, bo się nie zgadza z jego prawdą. A z kolei jeśli nie ma argumentów i nie ma możliwości przedyskutowania i rozłożenia tego, żeby postawić ten temat jako pewnego rodzaju, powiedzmy sobie, wiwisekcję albo po prostu sekcję zwłok, żeby stwierdzić, co było przyczyną, no to nie ma możliwości porozumienia. I to, co ja często obserwuję właśnie w polityce, że jest zupełnie rozmowa o dwóch różnych trupach. Nie ma żadnej łączności przedmiotowej. I dlatego później frustracja i zdenerwowanie posuwa ludzi do pewnego rodzaju już, powiedzmy sobie, no, dyskusji, która jest poza barierą jakiejś cywilizacji. To jest to, co powiedział kiedyś Benedykt XVI, kiedy powiedział, że najpierw był sobór, a później był sobór mediów. I coś, co ja obserwuję w tej chwili, to jest tak, że najpierw powiedział coś Donald Trump i pewna część sceny politycznej jest zadowolona, pewna jest frustrowana, a teraz trwa wojna o to, jak zagospodarować to, co on powiedział i w jaki sposób ewentualnie przepoczwarzyć jego wypowiedzi na swoją modłę. W związku z tym to jest coś, co my ciągle o tym zapominamy, bo to jest jak bitwa pod Grunwaldem. Wygraliśmy z Krzyżakami, ale zapomnieliśmy o tym, że zwycięstwo należy zagospodarować. I tutaj też jest coś, ale teraz jeszcze jest wojna o zagospodarowanie tego, bo ta wojna idzie w tej chwili na wszystkie fajerki. To widzę zdecydowanie. I tu wszystkie ośrodki pewnego rodzaju myśli robią wszystko, co w ich mocy, żeby zagospodarować, że on tak naprawdę powiedział wszystko zupełnie i co innego niż to, co powiedział. I że tak naprawdę to był blamasz nasz całkowity, jego blamasz i wszystkich nasz blamasz. I w ogóle powinniśmy się przyznać wreszcie do tego, że już jesteśmy jednym wielkim blamarzem. To jest ten sposób. Tak, to ja to obserwuję, widzę to. No właśnie. Panie profesorze, w dzisiejszych czasach pozbawiono nas często rozumu, ale z tym się jakoś nam udaje jeszcze obronić. Natomiast pozbawiono nas czasu. I to jest dylemat, bo żeby przemyśleć pewne rzeczy, trzeba mieć czas. A jutro przyjdą nowe sprawy, nowe obowiązki, nowe tematy.
I wielka szkoda, że wtedy to, co pan profesor nam dzisiaj mówił, zacznie jakoś tak się rozpływać, rozmywać, więc aż się prosi, żeby pana profesora za jakiś czas zaprosić znowu do nas. Będzie mi bardzo miło. Nam również. Także dziękuję z całego serca. Ja dziękuję bardzo serdecznie. To dzisiejsze spotkanie w imieniu państwa.